Usiłując rozszyfrować osobę Jezusa z Nazaretu, mówimy o nim, że jest Bogiem. Kredo dodaje jeszcze takie bardzo precyzyjne określenie jest Bogiem z Boga. Co znaczy to określenie, które w uszach wielu pobożnych żydów wzbudza nie tylko niechęć, ale wręcz protest. Co znaczy to określenie, które jest nie do przyjęcia dla ludzi uznających Jezusa za proroka, za osobę wyjątkową, a jednak nie mogą przyznać mu tego tytułu, tytułu boskiego, uważając, że tylko jest jeden Bóg. Myślę tutaj o wyznawcach islamu. Dla muzułmanów, Jezus był prorokiem. Dla Żydów i dla Judaizmu w jego wersji liberalnej, niekoniecznie ultraortodoksyjnej, Jezus jest rabinem, jest nawet bratem. Dla wielu ludzi Jezus jest mistrzem, filozofem, nauczycielem mądrości. Człowiekiem, który pokazuje, że drogą spełnienia swojego człowieczeństwa jest droga uniżenia, pokory i wiązania się z ludźmi z marginesu. A tymczasem dla chrześcijan Jezus jest Bogiem. Dlaczego nazywamy go Bogiem? Czy jest w Biblii jakiś moment, punkt zaczepienia, który pozwalałby nam. Określić Go tym jednym słowem. Jest Bogiem, czyli Stwórcą. Jest Bogiem, czyli tym, który stwarza światy, jest no, ich początku i końca. Jest tym, który jest alfą i omegą. Tak kończy się Księga Apokalipsy. Otóż mówimy tak na podstawie wyjątkowego roszczenia Jezusa, jakim jest odpuszczenie grzechów. Wielokrotnie w Ewangelii Jezus odpuszcza grzechy. I to nie mówi tylko po to, żeby ludzie się dobrze czuli, żeby mieli komfort życia w niewinności, ale rzeczywiście przebaczał grzechy, to znaczy unieważniał grzechy. To znaczy unicestwiał Grzechy, czyli unicestwiał to wszystko, co oddzielało i oddziela człowieka od Boga, eee, unicestwiał cały świat zbrukany i zbrukane życie ludzi, unicestwiał e, życie prostytutek i złodziei, po to, aby przywrócić im właściwe życie, prawdziwe życie e, dzieci Bożych stworzonych przez, przez Boga bez Grzechu. Otóż. Ten akt odpuszczania grzechów można przyrównać do aktu stworzenia. To jest tak, jakby Jezus stwarzał świat na nowo, stwarzał świat z niczego, tak jakby stwarzał całą ludzką egzystencję z absolutnej nicości, nadając jej formy bytu i konkretny kształt kształt życia człowieka wyzwolonego z niewoli grzechu i obdarowanego przybranym synostwem. Ale uwaga, nie może być przecież dwóch bogów. Jezus, który przebacza grzechy i mówi ja odpuszczam tobie grzechy, musi być albo szaleńcem, albo jakimś uzurpatorem, albo rzeczywiście jest bogiem. Dwóch bogów jednakże być nie może. Może istnieć tylko jeden Bóg. Nie można stworzyć jakiegoś zaprzeczenia bytu innym bytem. A zatem Kościół mówi o nim, że ten, kto ma taką moc, ten musi rzeczywiście być Bogiem, ale jest Bogiem z tego jedynego prawdziwego Boga. To znaczy niesie w sobie istotę samego Bóstwa. A czym jest istota Boga? Boga, który stworzył świat. Ta jedna istota nazywa się Bóg jest miłością. I to jest odkrycie Ewangelii, to jest odkrycie dla nas objawienia. Taką wiedzę o Bogu przynosi nam Jezus Chrystus, i taką wiedzę o nim odkrywa Kościół i mówi: On był rzeczywiście Bogiem z Boga, ponieważ On przebaczał grzechy i przebacza je do dziś.